Bardzo często pojawiał się w dyskursie publicznym, w debacie taki przekaz, komunikat, że w roku 93 został zawarty kompromis, który był okupiony dużym takim trudem i w związku z tym nie należy go ruszać. Naszym zdaniem po pierwsze to nie był kompromis, jeżeli już to był to kompromis, który został zawarty między politykami a hierarchią Kościoła katolickiego. Natomiast ceną za ten kompromis płaciły przez cały czas kobiety. I za każdym razem, kiedy próbowałyśmy, czy środowiska kobiece próbowały liberalizować ustawę i zachęcać do tego partie polityczne, za każdym razem słyszałyśmy, że są inne ważniejsze sprawy, jak na przykład referendum związane z akcesją do Unii Europejskiej. Zdecydowałyśmy się zrobić inicjatywę obywatelską i na początku lipca we Wrocławiu tak się składa, że odbyło się takie spotkanie, w którym brały udział kobiety od lat działające w organizacjach feministycznych, kobiecych, ale także wykładające na uniwersytetach. Tam się zrodził pomysł zawiązania takiego komitetu i to żeśmy zrobiły. Zawiązał się komitet, w skład którego wchodzą kobiety z różnych miast w Polsce, reprezentujące różne środowiska. Jednocześnie też tworzymy społeczny komitet poparcia. W tej chwili naszej inicjatywie swojego poparcia udzieliły już m.in. pani profesor Magdalena Środa, pani Agnieszka Graf, pani Kazimiera Szczuka, pani profesor Małgorzata Fuszara, pani Magdalena Cielecka, pani profesor Agata Bielik-Robson, pan Tomasz Piątek, pani Hanna Gil-Piątek, pani Wanda Nowicka i wiele, wiele innych osób, także zwracamy się do różnych środowisk. Poparcia udzieliła nam m.in. Krytyka Polityczna, Partia Kobiet, Zieloni 2004, Młodzi Socjaliści, rozmawiamy ze związkami zawodowymi, także ten krąg osób będzie na pewno znacznie, znacznie szerszy. I może powiem jeszcze tyle, że my zdecydowałyśmy się przygotować zupełnie nowy projekt ustawy. Bazowałyśmy na tych projektach, które powstały w roku 2003 w Federacji na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny, ale także na tych, które były w międzyczasie składane, czy to w roku 2004 przez Parlamentarną Grupę Kobiet, czy w tej chwili przez Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I napisałyśmy właściwie ustawę od nowa, też bazując na doświadczeniach z lat minionych. Jak Państwo wiecie, Polska już przegrała dwie sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. To była sprawa Alicja 1000 przeciwko Polsce w 2007 roku i w tym roku sprawa RR przeciwko Polsce. W tej chwili są jeszcze dwie sprawy, które czekają na rozstrzygnięcie i to się stanie niebawem. Jedna jest bardzo dramatyczna, bo dotyczy śmierci młodej dziewczyny, która była w ciąży, lekarze zachorowała, lekarze odmówili jej leczenia, bo się bali, że doprowadzi leczenie do poronienia. I w związku z tym najpierw umarł płód, potem umarła ta młoda kobieta i w tej chwili sprawa jest rozpatrywana w Strasburgu, sprawę wniosła jej matka. I my pisząc tę ustawę bazowałyśmy na takich trzech najważniejszych dla nas przesłankach. Pierwsza to jest to, że tą ustawą chcemy przywrócić godność i podmiotowość kobietom w Polsce, dlatego że ustawodawstwo, które w tej chwili obowiązuje, tych praw nie przestrzega. Nasza ustawa jest wyrazem także sprawiedliwości społecznej, dlatego że w tej chwili dostęp i możliwość korzystania z praw reprodukcyjnych w dużej mierze jest determinowana przez zasobność portfela. Jeżeli kobieta znajdzie się w kłopocie, będzie musiała przerwać ciążę, będzie chciała to zrobić, jest na to zdecydowana, to jeżeli tylko ma wystarczające środki finansowe albo ma przyjaciółki, ma skąd pożyczyć pieniądze, to ona sobie z tym problemem poradzi, ponieważ mamy dosyć duże podziemie aborcyjne w Polsce. A trzecia taka przesłanka to było to, że nasza ustawa też jest wyrazem sprawiedliwości reprodukcyjnej, ponieważ dla nas prawa reprodukcyjne tworzą bardzo szeroki pakiet i to jest z jednej strony prawo do tego, żeby mieć dzieci wtedy, kiedy chcemy, ile chcemy mieć tych dzieci, decydować się na urodzenie w określonych przez nas odstępach czasu, ale to jest także prawo do tego, żeby dzieci nie mieć i prawo do tego, żeby te dzieci, które mamy, żeby one miały zapewnioną godną opiekę. Projekt ten powstał w oparciu o zgłaszane od wielu lat postulaty organizacji pozarządowych, które działają w obszarze praw kobiet i które swoją wiedzę czerpały z zaobserwowanych w Polsce problemów z realizacją praw reprodukcyjnych, ale również z obserwacji dobrych praktyk wielu państw Unii Europejskiej. Takie najważniejsze kwestie, które
tej ustawie zostały poruszone. Przede wszystkim pojawiają się definicje, takie jak czym są prawa reprodukcyjne, procedura medycznie wspomaganej prokreacji, środki zapobiegania ciąży, świadome rodzicielstwo, przerywanie ciąży, badanie prenatalne, opieka zdrowotna nad kobietą w ciąży. To, co ważne, wprowadza się do programów nauczania szkolnego przedmiot wiedza o seksualności człowieka. Jest to dość szczegółowo uregulowane. Jak wiemy, wynika to z wielu wskazań komitetów ONZ-owskich, z tym jest duży problem w Polsce, z brakiem edukacji seksualnej. Stąd wskazujemy dość szczegółowo, że ma być to co najmniej jedna godzina lekcyjna tygodniowo. Również szczegóły dotyczące tego, jakie minimalne treści programowe ma ten przedmiot zawierać oraz jakie stawia się wymagania minimalne w stosunku do osoby, która ma tego przedmiotu nauczać. Ustawa również odnosi się do kwestii refundacji środków zapobiegania ciąży, do tak zwanej klauzuli sumienia, która jest przyczynkiem do tego, że lekarze odmawiają wykonania zabiegu aborcji, a w praktyce kobiety często są pozbawione jakiegokolwiek wsparcia tej medycznego i możliwości skorzystania z możliwości, którą mają na podstawie ustawy w przypadkach, które na dzień dzisiejszy restrykcyjnie są tam wskazane. To artykuł 9 naszego projektu, który odnosi się do warunków przerywania ciąży. Wskazuje on prawo kobiety do przerywania ciąży bez ograniczeń podczas pierwszych 12 tygodni jej trwania, oczywiście za zgodą kobiety. I ograniczenia pojawiają się w odniesieniu do sytuacji, kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej. Tu akurat jest bez ograniczeń, przepraszam, natomiast w odniesieniu do sytuacji, gdy występuje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, możliwe jest tutaj skorzystanie z aborcji do 24 tygodnia ciąży, a gdy wykryta choroba uniemożliwia płodowi samodzielne życie i nie ma możliwości jej wyleczenia bez ograniczeń. Kolejna sytuacja to ta, kiedy ciąża jest następstwem czynu zabronionego. Wówczas kobieta ma prawo do przerywania ciąży do 18 tygodnia. Bardzo istotne są również tutaj obowiązki, jakie nakłada się na świadczeniodawcę, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obejmującym świadczenie zdrowotne z zakresu opieki zdrowotnej nad kobietą w ciąży. Bardzo istotny obowiązek publicznego udostępniania listy nazwisk lekarzy, którzy korzystają z tak zwanej klauzuli sumienia. Teraz na podstawie tego projektu świadczeniodawca miałby taki obowiązek, żeby takie listy posiadać i na żądanie, każdorazowe żądanie kobiety je udostępniać. Również istniałby obowiązek zgłoszenia tych list do Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo istotne jest również to, iż Narodowy Fundusz Zdrowia rozwiązuje umowę ze świadczeniodawcą, który nie wywiązuje się z powyższych obowiązków, jak również w sytuacji, kiedy zdarzy się, że wszyscy lekarze, którzy współpracują z danym świadczeniodawcą, korzystają z klauzuli sumienia, wówczas, to bardzo ważne, ma on obowiązek zawarcia umów z podwykonawcami, którzy mogliby tą usługę wykonać.